Wyjeżdżam w podróż dookoła świata i zatrzyma. And we pretty much produce everything. W dzisiejszym odcinku opowiem, co dokładnie robiłem na farmie Green Eggs and Ham oraz w jaki sposób ją znalazłem i w jaki sposób również Ty możesz znaleźć inne wolontariat na całym świecie. Przedstawię Ci Jukana, Jareda oraz Andreasa, właściciela farmy, na której byłem. Poza tym opowiem trochę o projekcie Nomadzi. Następnie przedstawię Ci podpułkownika Żurakowskiego, którego spotkałem w jednym z muzeum w Kanadzie. I dowiesz się na sam koniec, w jaki sposób możesz nabyć moją książkę Jak podróżować darmo za zupełną darmochę. Jedziemy! He helped win a silver medal at Albertville in 1992 and a gold medal for Canada in Salt Lake City in 2000. Czas na farmie u Andreasa i u Mary Ellen kończy się, ale naprawdę pozostały dobre wspomnienia. No, wiadomo, jak to na każdej farmie, od czasu do czasu przychodzi moment, kiedy trzeba po prostu... I taki był układ, choć ciałem jeszcze byłem na farmie, to już myślami byłem w Grand Cache. W projekcie, gdzie odbywałem się ekstremalne spływy łodziami, co na niewątpliwie będzie zajebistą atrakcją. Crash back. Zobaczyć Jukana? No to patrz na Jukana. Jukan, please. Hello, Fiki. Jukan nie mówi po polsku, ale rozumie. Mi się wydaje przynajmniej. No właśnie, Jukan. Dobrą sprawę, kiedy zaczynałem mój pierwszy wolontariat, nie sądziłem, że Jukan będzie głównym bohaterem pierwszego odcinka, ale tak na dobrą sprawę to on pojawia się w 90% wszystkich ujęć, które udało mi się skręcić właśnie z tego miejsca. Nie wiem, w jaki sposób Jukan to robił, ale pojawiał się zawsze tam, gdzie coś się działo, proszony bądź nieproszony. Ale dobra, nie miałem o Jukanie, tylko o wolontariacie mówić, a tak mniej więcej wyglądał właśnie mój domek, w którym mieszkałem przez kilka tygodni na farmie Green Eggs and Ham. Jak wyglądała w środku? Mała chatka wyposażona w kominek, łóżko. Buty ściągamy i zapraszam do środka. Jak widać, bardzo prosta, a mimo wszystko funkcjonalna przestrzeń, gdzie można znaleźć wszystkie potrzebne rzeczy wolontariuszowi, gdzie można doświadczać kanadyjskiego bezdroża. Co można robić w takiej chatce popołudniami? Na przykład znaleźć starą kasetę z country i posłuchać jej w starym magnetofonie. Poza tym można jeszcze oglądać gwiazdy w dzień. No, nocą też można. Poćwiczyć, pokomputerować, poczytać, pospać. Ale najważniejsze rzeczy i tak działy się na zewnątrz. Cała farma to nie był duży obiekt, ale bardzo funkcjonalny. W centralnej części stał właśnie greenhouse, czyli wielka szklarnia, gdzie hodowaliśmy wszystkie te zielone przysmaki. I pod naszym czujnym okiem dorastały, żeby móc stać się pożywieniem dla całej ludności prowincji Alberta. Chociaż ja sam osobiście nigdy nie byłem farmerem, to pokochałem ten styl życia. Rzeczywiście żyje się dla roślin i roślinami się żyje, a to daje naprawdę niesamowitą moc oraz fajne poczucie, że robi się coś o wiele głębszego. No dobra, czyli jak można znaleźć
znaleźć taki wolontariat? Sposobów jest kilka, ja w dzisiejszym odcinku przedstawię jeden za sprawą i pośrednictwem strony workaway.info. Jest to baza międzynarodowych wolontariatów z całego świata, który aktualnie wynosi około 23 tysięcy wolontariatów na całym świecie. Musimy wejść na stronę, zalogować się, wykupić pakiet abonamentowy, który kosztuje dokładnie 23 euro i mamy dostęp do tej strony na ponad 2 lata. Wypełniamy nasz profil, pamiętajmy o tym, żeby dokładnie opisać nasze umiejętności, naszą historię oraz w tym, czym możemy przydać się w danym projekcie. Następnie wyszukujemy kontynent, kraj, prowincję oraz możemy wybrać szczegółowe, zaawansowane szukanie oraz wybrać nas interesujące zadania projektu. No i wyskakuje nam kilkadziesiąt projektów właśnie z tej lokalizacji, którą wybraliśmy o podobnych zainteresowaniach. Piszemy wiadomość do gospodarza i oczekujemy na odpowiedź. Co zyskujemy korzystając ze strony workaway.info? Przede wszystkim omijamy uśmiechnięte twarze recepcjonistek i możemy rzeczywiście poznać kulturę, tradycje oraz nawyki miejscowych ludzi, co jest na pewno bezcennym doświadczeniem. Poza tym za kilka godzin pracy dziennie od poniedziałku do piątku otrzymujemy zawsze nocleg, zazwyczaj wyżywienie, a jeżeli potrafimy dać coś więcej od siebie, również atrakcje. Serdecznie polecam workaway.info. Poza tym, że moja podróż dookoła świata rozkręciła się na dobre, to również rozpocząłem realizację jednego z największych projektów, a dokładnie 9 pytań. Za momencik w tym oto iglo przeprowadzę wywiad. No właśnie, wywiad albo serię wywiadów, dokładnie z najciekawszymi i najbardziej interesującymi osobami, które spotkałem na mojej drodze. Zadawałem 9 pytań typu: po co żyjesz? Jaki jest twój największy sukces? Jaka jest twoja największa porażka? Co my ludzie robimy tutaj na ziemi i dokąd zmierzamy? W co wierzysz i czym są pieniądze dla ciebie? So, I think to balance things out, I'm going to have to eat jelly for the next 2 months, which I'm not as excited about as the peanut butter portion, but I think it's going to have to happen. Okay. Pierwszym osobę, którą zapytałem o te pytania, był Jared z Arizony. Kolejną Andreas, pochodzenia Niemiec, chociaż na stałe mieszkający w Kanadzie. Właściciel farmy, na której się znajdowaliśmy. That some people would consider to be a soul, maybe that's still around, but I don't look that far ahead. My biggest failure, probably my existence, is my biggest failure. What do I believe in? Yeah. I believe you're here, you have a life, you have the opportunity to do different things, either in terms of what you do for a living, what you do with family, and how you treat other people. And you have one chance. And when your life is over, you're dead. It's hard to reflect when you're dead upon what you did wrong. So you can only do it now. As far as religious beliefs, none. Again, I believe we are here, and we have the obligation to ourselves and to our people in society to treat them with respect and dignity, to make a good living, to keep our planet in good condition, and above and beyond that, there is no entity judging my activity. Being a good person is just something that comes logically because we have to live together. That's how we survive. So we try to do our best to do the right thing. My great success in life. That's right. Man. My greatest success in life is probably getting out of bed every day in the morning. You know, convincing myself to get up is pretty hard. So if I do that, I'm doing good. I'm off to a good start. But I guess on a more serious note, this trip has probably been my
greatest success. It was initiated out of a very spontaneous and impulsive decision to come up here. And it was kind of scary because you don't know where you're going really. Jeżeli już teraz chciałbyś zobaczyć cały film, zapraszam cię do linku na dole. A w kolejnych odcinkach przedstawię wam kolejnych nomadów, których spotkałem na mojej drodze. Amazing experience and I get to meet all these cool people and it's inspired me to continue this kind of journey. So by far this has been my greatest success. Na sam koniec wybraliśmy się z Andreasem do Muzeum Motoryzacji i Lotnictwa w Kanadzie i powiem szczerze, że nie będę tutaj ściemiał, że znam się na motoryzacji, bo tak naprawdę się nie znam. Nigdy nie byłem wielkim fanem motoryzacji czy lotnictwa, ale to co zobaczyłem, o, skupiło mnie to tak. Tam Polaka, podpułkownika Janusza Żurakowskiego, pilota, wysławionego bohatera nie tylko w Kanadzie, ale na całej Ameryce. Choć przystań ta była bardzo bezpieczna, to rolą statku nie jest stać w porcie, tylko wypłynąć na szerokie morze. A moim zadaniem była podróż dookoła świata, więc i również stamtąd trzeba było się pożegnać, chociaż nie było tam nudno, jakby na farmę mogło przystawać. Spakowałem swoje rzeczy i ruszyłem dalej w drogę, chociaż jedną z cenniejszych rzeczy, której nauczyłem się na pobycie w farmie, było to, że zasługujemy na to się odważymy. W odcinkach przedstawię tobie, jak wyglądał rafting w kanadyjskich górach, jak tam również się dostałem, w jaki sposób i kogo poznałem. A jeżeli chciałbyś otrzymać moją książkę Jak podróżować za darmo, gdzie znajdziesz kilkadziesiąt sposobów, jak podróżować bez użycia pieniędzy oraz całą tę historię opisaną, zapraszam cię do linku na dole. A jeżeli chciałbyś otrzymać ją za darmo, zasubskrybuj ten kanał, udostępnij ten link i napisz w komentarzu, dlaczego właśnie ty powinieneś ją otrzymać. A żeby zobaczyć kolejny odcinek, po prostu pozostań na kanale. Do zobaczenia za kilka dni. Cześć!